Księga Jonasza 3:1-2. Wtedy słowo Pana doszło do Jonasza po raz drugi, mówiące: Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i głoś przeciwko niej to, co ci rozkazuję. Księga Jonasza, 3:1-2. Bóg drugiej szansy. Na początku Jonasz odmówił wykonania tego, co wiedział, że jest wolą Boga. Często było tak w przypadku każdego z nas. Bóg jednak doprowadził do opamiętania Jonasza i uwolnił go. Gdyby ludzie przyjęli dzieło Pana Jezusa Chrystusa dla swojego zbawienia, jakże szybko doświadczyliby wyzwolenia z gorzkiego życia. Jonasz w końcu przypomniał sobie o Panu i modlił się, Jonasz, do Pana swego Boga we wnętrznościach tej ryby. Tak opisuje nam Księga Jonasza, 2:1. A Bóg wyprowadził jego życie z dołu, o czym czytamy w Jonasza 2:6. Po tym, jak Jonasz wyznał swój grzech i zaufał Bogu, Bóg, Pan, rozkazał tej rybie, a ona wypluła Jonasza na brzeg. Księga Jonasza, 2:10. Bóg w swojej łasce często daje nam drugą, trzecią, a nawet więcej szans na posłuszeństwo. Tym razem Jonasz nie lekceważył polecenia Boga, ale wstał więc Jonasz i poszedł do Niniwy zgodnie ze słowem Pana. Tak czytamy w Jonasza, 3:3. Tam ogłosił swoje przesłanie na ulicach Niniwy. Zostało ono wysłuchane z całą powagą i mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu, jak mówi nam Księga Jonasza, 3:5. Co za cud! Tak wielu upamiętało się przez kazanie jednego człowieka. Jesteśmy najbardziej użyteczni dla Boga, kiedy jesteśmy tam, gdzie On chce, abyśmy byli, robiąc to, co On chce, abyśmy robili. On wie, gdzie i kiedy powinniśmy służyć. W biurze, fabryce, szkole, domu, czy gdziekolwiek indziej. Jeżeli Jego wolą jest, abyśmy tam byli, to właśnie tam musimy być, aby być duchowo użyteczni. Bóg chciał, aby Jonasz był w Niniwie. Gdzie On chce cię? Nawet gdy jesteśmy we właściwym miejscu i we właściwym czasie, potrzebujemy ciągłego prowadzenia przez Ducha Świętego, który mówi nam, co powinniśmy powiedzieć lub zrobić. Możemy znać tę prawdę, ale najważniejsze jest, abyśmy wprowadzili ją w życie. Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Księga Jonasza, 3:1-2. Wtedy słowo Pana doszło do Jonasza po raz drugi, mówiące: Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i głoś przeciwko niej to, co ci rozkazuję.